Czuję się dobrze. No, ambasador to fajna ksywka, no. Także fajna praca, myślę. Nie wiem, no, życzę, mówiąc poważnie, żeby ten Jarocin nabrał charakteru, mówiąc najprościej. Znaczy, ja akurat mniej jestem, co zrozumiałem, zainteresowany frekwencją i tak dalej. To nie mój ból, pewnie od tego będzie dużo zależało, ale chciałbym, żeby on stał się wyraźnym festiwalem, bo tak troszkę po omacku błądził i warto by było przywrócić taką ideę pokazywania polskiej muzyki połączonej właśnie z konkursem dla młodych ludzi. Brakuje takich miejsc, żeby ktoś zagrał, dowalił i potem stał się królem rocka, przynajmniej na czas jakiś i to by było fajne. Na razie zapowiada się, że będzie też miejsce, w którym będzie można sobie pofolgować i powygłupiać się troszkę z jakimiś poważniejszymi projektami, połączyć się następnie, co zachęca w każdym razie do coś takiego. Jak to będzie wszystko w praniu wyglądało, no to się okaże. Z takimi projektami miałem już do czynienia troszkę i różnie to wyglądało. Mam nadzieję, że no to pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że to się uda. Już 2 lata temu, kiedy formuła Jarocińskiego Festiwalu się zmieniała, pan udzielił wywiadu dla lokalnej prasy i tam już dość mocno wtedy, kiedy powiedzmy tak, Jarociński Festiwal przeżywał duży hejt, tak to nazwijmy, już wtedy pan czuł ideę właśnie tego festiwalu, że to zmierza do kierunku i te opinie pana były właśnie pozytywne te 2 lata temu, kiedy była ta pierwsza próba zmian. Podobno one były zbieżne z tym, co się właśnie w tej chwili wyprawia. No, ten hejt mnie denerwuje, bo to jest wszystko oparte na jakichś sentymentach, że właśnie tak jak mówię, albo się mówi o tym Jarocinie, to pankowa, albo tak, ale to kiedyś to było rany boskie, no kiedyś wszystko było fajne, no. Trzeba zrobić zupełnie inne, trzeba się odciąć od tego, odciąć pępowinę, zrobić festiwal, który rzeczywiście ma jakiś profil, no, ma jakiś profil artystyczny. Wtedy tamten Jarocin wbrew pozorom muzycznie nie był taki genialny. Nie bójmy się przypominać sobie te rzeczy takie, że on był w dużej mierze literacki. Tam było dużo manifestów, dużo akcji. Miał różne swoje blaski i cienie i ja bym już zostawił tamtą historię za sobą. Teraz należy zrobić, myślę, naprawdę skorzystać z tego, że to miejsce ma jakąś renomę, ma jakieś znaczenie na polskiej mapie kulturalnej. Spróbowałem zrobić coś naprawdę niepowtarzalnego. Czyli skoro pan Wojtek przytulił do serca Jarocin Festiwal, możemy się spodziewać niebanalnych projektów i wielu niespodzianek. No ja tam jestem malutką śrubeczką w tym trybiku. To jest nas tam kilku. Mam nadzieję, że wszyscy razem zrobimy jakąś flotę Zjednoczonych Sił, zbudujemy i rzeczywiście uda się to fajnie zrobić.